teraz chciałbym wspomnieć o legendarnym poecie, legendarnym bardzie polskim, który dla mnie, jak pewnie i dla wielu, zwłaszcza ludzi z mojego pokolenia, ludzi, którzy mieli zapędy jakieś twórcze, takie bardowsko-twórcze, dla wielu był wzorem niedoścignionym. Mówię tu o Jacku Kaczmarskim, człowiek, który napisał ponad 700 piosenek. Dla mnie, ja od niego zaczynałem w ogóle słuchać tego typu muzyki gdzieś kiedyś, jak się dzieckiem będąc, usłyszałem pierwszy raz Obławę i pamiętam to, ta skala emocji, chociaż zupełnie nie wiedziałem, o czym on śpiewa, ale ta skala emocji mnie poraziła i już od dziecka stałem się jego fanem. Słuchałem mnóstwo jego piosenek. Jest kilka takich, które bardzo lubię i które też na moim życiu, na mojej twórczości gdzieś się mocno odbiły. I jedną z tych piosenek jest Poczekalnia. Piosenka napisana w latach 70., kiedy jeszcze istniał taki urząd jak cenzura, kiedy artyści nie mogli pisać wprost to, o czym chcieli napisać. Musieli uciekać się do sztuczek i zabiegów artystycznych typu metafory, przenośnie. Dzięki temu też, można powiedzieć, że dzięki istnieniu cenzury, te piosenki nie zestarzały się. Nie zestarzały się, to świadczy o geniuszu twórcy, ale może też świadczyć źle o naszych czasach, że piosenki krytyczne do tamtego okresu są jak najbardziej aktualne i teraz. Poczekalnia. Siedzieliśmy w poczekalni, bo na zewnątrz deszcz i ziąb. Do pociągu sporo czasu jeszcze było. Można zatem wypić kawę albo rzucić coś na ząb, bo nikt nie wie, kiedy człek znów napcha ryło. Wtem słyszymy kół stukoty i lokomotywy świst, więc rzucamy się do wyjścia na perony. Ale w miejscu nas zatrzymał megafonów zgrzyt i pisk. To nie wasz pociąg, ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, uprzejmie wszak ostrzegły nas. Po co stać w deszczu na peronie, skoro przed nami jeszcze czas? Żarcie szybko się skończyło, nuda zagroziła nam. Zaczęliśmy drzemać, marzyć i flirtować. Ktoś przygrywał na gitarze, zanucili tu i tam. Zaciążyły nam do tyłu nasze głowy. Wtem słyszymy kół stukoty i lokomotywy świst, więc ospale podnosimy się z foteli. Ale w miejscu nas zatrzymał megafonów zgrzyt i pisk. To nie wasz pociąg, przez megafon powiedzieli. Uwierzyliśmy megafonom, pomarzyć w cieple dobra rzecz. Po co stać w deszczu na peronie zamiast w fotelu miękkim lec? Po marzeniach przyszła kolej na dziewczyny oraz łyk, co pozwolił nam zapomnieć o czekaniu. Gdy tymczasem za oknami enty już się kurzył świt i poczuliśmy się trochę oszukani. Więc gdy znowu kół stukoty usłyszeliśmy i świst, w garść się wzięliśmy i dalej na perony. Lecz zatrzymał nas na progu już znajomy zgrzyt i pisk. To nie wasz pociąg, ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, w końcu nie było nam tak źle. Po co stać w deszczu na peronie, gdzie z wszystkich stron wichura dmie? Uderzyło w nas jak gromem, spojrzeliśmy wreszcie w krąg, a już wiele, wiele świtów przeminęło. Więc patrzymy w starcze oczy, powstrzymując drżenie rąk, zadziwieni, gdzie się życie nam podziało. Wybiegamy na perony, lecz na torach leży rdza, semafory hen pod lasem uchylone. Żaden pociąg nie zabierze już z tej poczekalni nas. Milczą teraz niepotrzebne megafony i gorzko się zapatrzyliśmy w zabrane nam dalekie strony i w duszach swych przeklinaliśmy tę łatwą wiarę w megafony.